Dzień dobry. Dzisiaj gościem WLC w portalu wlc.pl jest Dariusz Siniarski, trener Aikido. Ciężka nazwa. Tak. Witam cię serdecznie, Darku. Witam. Darku, powiedz mi, co to jest Aikido, bo tak naprawdę nazwę pewnie każdy zna, nie każdy do końca wie, co pod tą nazwą się ze sztuk walki kryje. Aikido to jest, no można zaliczyć ją jako najmłodszą sztukę walki stworzoną w Japonii. Ona powstała tak naprawdę po II wojnie światowej. I wśród jakich sztuk walki w Japonii jest, które powstały? Może z których się wywodzi. Aikido ma swoje korzenie zarówno w jiu-jitsu, jak i w kendo. Też ciężkie nazwy. Jak i w karate. Twórca Aikido służył też w armii japońskiej. Był doskonałym szermierzem. I ogólnie był człowiekiem dosyć herlawym, to znaczy się bardzo niskim, niewielkiego wzrostu, niewielkiej siły, ale był bardzo sprawny. Był bardzo sprawny i on po tych swoich doświadczeniach wojennych i powojennych Japonii stwierdził, że chciałby stworzyć sztukę, która pozwoli neutralizować ataki w sposób w miarę bezpieczny dla osoby, która atakuje. I cała filozofia Aikido właśnie polega na tym, żeby obronić się, jeżeli już trzeba, ale dopuszczać tą formę obrony fizycznej jako ostatnią, czyli no najpierw jakieś sposoby uniknięcia walki, no a jeżeli się już nie da, to sprowadzenie tej walki do takiego elementu, żeby tego przeciwnika zneutralizować, ale go nie skrzywdzić zbyt mocno. No wiadomo, że nie da się całkowicie nie skrzywdzić, bo się nie da, ale można go mocno zneutralizować, czyli można go połamać, nie wiem, no, chociażby pozbawić życia, ale można też spróbować go tak zneutralizować, żeby ta krzywda na jego ciele była jak najmniejsza. Dlatego też Aikido jest bardzo popularne w tokijskich, w ogóle w japońskich służbach specjalnych, a przede wszystkim w policji, w różnego rodzaju organizacjach straży miejskiej, tak jak u nas mamy te straże miejskie, oni te mają inne swoje organizacje. I tam oni uczą się takiego obezwładniania ludzi, które nie spowoduje zbytniego uszczerbku na ich zdrowiu. I to jest taki główny cel Aikido. Obronić się, ale nie zrobić krzywdy. To komu byś polecił naukę Aikido? Bo teraz mówisz obronić się, czyli co, wszystkim tym, którzy się boją czegokolwiek? No bo... Nie. Aikido to znaczy, są ludzie, którzy przychodzą na treningi Aikido, mają różne cele. Ja na przykład, kiedy zaczynałem w roku 81, to byłem chłopakiem bardzo młodym, 14 lat. I ja byłem pod ciężkim wrażeniem filmu Wejście Smoka Bruce Lee. No wtedy w ogóle to był szturm na wszystkie możliwe sztuki walki, jakie wtedy jeszcze w Polsce raczkowały. I moim takim pierwszym celem to było zrobić z siebie Bruce'a. Tak? No, po pierwszych treningach już mi ciśnienie zeszło całkowicie, bo się okazało, że to nie jest takie proste zrobić z siebie Bruce'a. To jest możliwe? Ależ oczywiście, ale to wymaga strasznie dużo lat pracy, samodyscypliny i pokory. I pokory, bo każda sztuka walki, czy to Aikido, czy jakakolwiek inna, nie przyniesie efektu, jeżeli nie będziemy nad nią pracowali. Czyli no, może nie nad nią, nad sobą w tej sztuce. Treningi muszą być systematyczne i człowiek, który ćwiczy sztuki walki, musi się uzbroić w cierpliwość, naprawdę w dużą cierpliwość. W Aikido ta cierpliwość potrzebna jest jeszcze bardziej, dlatego że jest to sztuka walki, która jest uważana za najtrudniejszą, jeżeli chodzi o formy walki. Ta trudność w Aikido polega na tym, że my musimy się nauczyć odpowiedniego, jak to się mówi, posportowego timingu, czyli odpowiedniej reakcji na atak. To nie może być za szybkie, nie może być za późne. To musi być wycelowane idealnie w punkt, żeby to zadziałało. I na tym polega cała trudność. Tak naprawdę trening prawdziwy, trening Aikido, to rozpoczynamy po 10 roku trenowania. Tak mniej więcej. To co wcześniej robicie? Też trenujemy Aikido, tylko nam się wtedy wydaje, że to jest Aikido, ale to jeszcze nie jest Aikido.
Dopiero po pewnym okresie, kiedy już adept trenuje ileś tam lat, tak naprawdę dopiero wówczas zaczyna rozumieć, co to jest Aikido i do czego służy i jak należy je ćwiczyć. Że nie należy używać siły, że należy odpowiednio pracować ciałem. No, jest tych aspektów bardzo dużo, ale dzięki temu, że to Aikido jest takie, to w naszych klubach ćwiczy bardzo dużo osób w wieku 40, 50, nawet 60 lat. No, ja też już młody nie jestem i sobie na razie spokojnie radzę. I zauważam na przykład, jak jeżdżę na różne spotkania w klubach w Polsce, że wśród aikidoków jest bardzo dużo byłych judoków, byłych karateków, którzy ćwiczyli sportowo, ćwiczyli te sztuki walki, uczestniczyli w zawodach, no ale ciało ludzkie ma to do siebie, że się starzeje. Opada z sił i większość tych ludzi właśnie później przechodzi na albo na trenerkę, czyli zaczyna uczyć innych zawodników, albo właśnie odchodzi i zaczyna sobie już ćwiczyć Aikido właśnie po to, żeby się ruszać, żeby szkolić się dalej, ale już nie narażać się na takie uszczerbki na zdrowiu, jakie są w trakcie zawodów. Tak? No dobrze, to już porozmawialiśmy trochę o Aikido, to teraz powiedz, bo jest przed nami impreza w najbliższym czasie, która będzie miała miejsce w Wrocławku i ona jest związana z Aikido. Ja bym chciała, żebyś powiedział coś więcej. Co to jest, tak, dlaczego? Aikido we Wrocławku powstało w roku 79. W ogóle powinienem rozpocząć ten program od przeproszenia ciebie, że nie ma z nami naszej głównej instruktorki, sensei Barbary Hrabąszczewskiej. Powody zdrowotne spowodowały, że niestety przyjść nie mogła, ale no, tak jak wspomniałem, w 79 roku powstała sekcja Aikido. Otworzył ją wówczas Ryszard Gipczyński, obecnie to jest taki dosyć uznany trener Wiedwodao, no zresztą i nie tylko. I w 84 roku zajęcia zaczęła właśnie prowadzić nasza sensei Barbara Hrabąszczewska i tak od tamtego czasu do dnia dzisiejszego te zajęcia prowadzi. Więc w tym roku obchodzimy 40. rocznicę istnienia tej sekcji we Wrocławku. To jest kawał historii. To jest mnóstwo ludzi, którzy się przez tą sekcję przewinęło. Przede wszystkim młodzieży, bo to praktycznie przez wiele lat było tak, że co roku przychodziły nowe osoby, część zostawała, część odchodziła, ale tak czy inaczej mnóstwo ludzi się przez tą sekcję przewinęło. No 40 lat stwierdziliśmy, że trzeba to jakoś uroczyście uczcić i postanowiliśmy właśnie w sobotę i w niedzielę zorganizować... Którą sobotę i którą niedzielę? 22-23, to jest przyszła... Czerwca? Tak. Czyli w przyszły weekend. Tak, w przyszły weekend postanowiliśmy zorganizować taki uroczysty staż, na którym będziemy gościć mistrza z Japonii, pana Hotte, szósty dan Yoshinkan. Yoshinkan to jest taki odłam Aikido. To jest też Aikido, ale po prostu nieco innej szkoły niż Aikikai, w którym my jesteśmy, ale zdecydowaliśmy się na zaproszenie mistrza z Yoshinkanu przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy to ciekawość, dlatego że jest to kompletnie inny styl, uznawany za bardziej twardy niż Aikikai. A drugi powód to taki, że właśnie w Polsce Aikido rozpoczęło się od tego stylu, bo główny założyciel Aikido w Polsce, znaczy główny, no jedyny założyciel Aikido w Polsce, pan Marian Osiński, który mogę już powiedzieć wszystkim Aikidokom, tym, którzy tam ćwiczyli z nami lat 30 i 40 lat wstecz, że pan Marian Osiński zdecydował się przyjechać do Wrocławka, co nas niesamowicie cieszy, bo zależało nam na tym, żeby z nami był. No udało się go przekonać, żeby przyjechał. Będzie w sobotę, będzie na spotkaniu sobotnim, będzie na spotkaniu wieczornym i będzie można z nim sobie porozmawiać.
Natomiast dla naszych mieszkańców też przygotowaliśmy takie... To zaraz do tego, to zaraz opowiesz, co będzie się działo w tej imprezie, bo to jest jedno z pytań. Mhm. No dobrze, czyli powiedziałeś mi, że będzie impreza z okazji 40-lecia Aikido we Włocławku. Czemu akurat we Włocławku już odpowiedziałeś, bo to jest 40-lecie od otwarcia... W naszym mieście, tak. Dokładnie. I stwierdziliśmy, że no... Nie ma sensu organizować tego nigdzie indziej jak we Włocławku, no bo skoro jesteśmy z Włocławka, to musimy również pokazać wszystkim klubom, które do nas przyjadą, że no Włocławek to jest też miasto, które warto sobie odwiedzić. Zaprosiliście inne kluby, tak? Z całej Polski? Kluby z całej Polski zaprosiliście? Tak, oczywiście. No, rozesłaliśmy zaproszenia do wszystkich klubów praktycznie. Teraz w ten weekend poprzedni, znaczy w ten, czyli przedwczoraj, wróciłem właśnie ze stażu, z tak zwanego stażu szkoleniowego Polskiej Federacji Aikido, który był organizowany w Suchym Lesie i tam też no, próbowałem przekazać tą informację o tym stażu, więc sporo osób stwierdziło, że przyjadą albo pojedynczo, albo delegacjami z klubu, więc tych ludzi powinno trochę być. Super, a powiedz mi, czy Aikido we Włocławku to jest popularny sport? Obecnie to chyba mało który sport jest popularny we Włocławku. Tak naprawdę to są grupki ludzi, które żyją bardziej pasją tych sportów. To jest zauważalne nie tylko w naszym Aikido, ale chyba we wszystkich w tej chwili sportach, które są nie tylko we Włocławku, w całej Polsce, w tych wszystkich klubach, że coraz mniej mamy młodzieży, coraz mniej chętnych dzieci. One wolą niestety komórki zamiast treningu i świeżego powietrza. Także to już nie jest tak popularne, jak było kiedyś. Kiedyś naprawdę było. A ile macie aikidoków, dobrze mówię? Aikidoków we Włocławku? W tej chwili jest nas około 40 osób. No to na 100-tysięczne miasto to rzeczywiście to jest nie jest niewiele, dużo, nie? Tak, to jest niewiele. Były za czasów takich, które ja pamiętam i uznaję za jako tak zwane złote czasy, mieliśmy treningi 3 razy w tygodniu grupy zaawansowanej, 2 razy w tygodniu grupy niezaawansowanej. Tych grup było kilka dosłownie i klub liczył średnio około 120-140 ludzi, nie? W tej chwili niestety. A kiedy macie te treningi? Bo wiesz, no, może ktoś będzie chciał przyjść na trening Aikido. Ja gorąco zapraszam wszystkich. Mamy sekcję dziecięcą, która trenuje zawsze przed grupą dorosłych i obecnie treningi są w poniedziałki i czwartki. Dzieci zaczynają od 17.30, zaraz powiem. Dzieci zaczynają od 17.30, dorośli od 18.30. Mamy jeszcze taki specjalny trening, tak zwany wzmacniająco-rozciągający, który jest prowadzony równolegle z zajęciami dla dzieci. I to wszystko się odbywa w szkole SP12 na głównej hali sportowej. Wejście jest zawsze od strony hali. Pierwszy trening taki dla dzieci i dla dorosłych też, on jest całkowicie bezpłatny. Jedyne, co trzeba ze sobą zabrać, to dobry humor, dres, obuwie zmienne. I chęć do ćwiczenia. Chęć do ćwiczenia, tak. No i jeżeli jest to dziecko, no to musi przyjść z rodzicem, bo no, rodzic musi podpisać zgodę i podpisać informację, że dziecko jest zdrowe i może ćwiczyć, no bo my tutaj nie jesteśmy tego w stanie sprawdzić. Okej, to teraz wracając jeszcze do tej imprezy, która będzie miała miejsce 22 i 23 czerwca, ona się odbędzie w SP numer 12, tak? Tak, ona się przy odbędzie w SP 12 przy ulicy Wiejskiej. Powiedz mi, co planujecie w trakcie tej imprezy? To jest impreza dwudniowa, więc jakiś znaczy, szereg... Impreza jest dwudniowa. Impreza jest część rzeczy, które będą na tej imprezie, część braku mi słowa. Część treningów będzie zamknięta. To będą treningi już dla osób zaawansowanych, więc tutaj niestety nie możemy wpuszczać każdego. Natomiast dla naszych mieszkańców przygotowaliśmy w sumie 3 rzeczy. To znaczy się, przygotowaliśmy pokazy o 17.30. Mhm. Odbędą się pokazy. 22, tak? O 22 w sobotę, tak. O 17.30 rozpoczną się pokazy, także zapraszamy wszystkich chętnych. Wstęp jest wolny. Wchodzimy głównym wejściem do hali sportowej. Ono będzie oznaczone.
Prośba jest tylko taka, aby w trakcie pokazów nie zakłócać zbytnimi głośnymi rozmowami zajęć. Można sobie przyjść na zajęcia, również wejść i popatrzeć z tak zwanej trybunki na trening, jeżeli ktoś ma ochotę. Trzeba to oczywiście zgłosić. Można sobie wtedy popatrzeć, jak to wygląda na żywo, taki trening. O 17.30 rozpoczynają się pokazy. Pokazy będzie wykonywał nasz klub, będzie wykonywał nasz gość specjalny, honorowy właśnie z Japonii, mistrz Hotta. Będą też pokazy klubów, które przyjadą do nas w gościnę. Według rozpiski on jest półgodzinny, ja myślę, że on będzie dłuższy, bo w pół godziny to my się chyba nie wyrobimy wszyscy. Mam taką nadzieję. Natomiast następnego dnia w niedzielę, ja tylko sobie pozwolę skorzystać ze ściągi, z 23. Zapraszamy nasze dzieci z Wrocławka, wszystkie, jeżeli wstęp jest też wolny, każde dziecko może wejść, warunek jeden, spodnie dresowe, koszulka i zmienne obuwie. To nie będzie trening jakiś tam siłowy, wysiłowy, wyczynowy i tak dalej. To będzie trening taki zapoznawczy. Sensei Hotto, sensei pokaże na pewno jakieś ćwiczenia z Aikido. Pokaże różne zachowania, omówi pewne zachowania dzieci, jak on to widzi, jak to jest w Japonii i tak dalej. I ten trening będzie od godziny 15 do 16.30. Natomiast coś jeszcze macie dla kobiet chyba, słyszałam. Natomiast dla kobiet mamy oczywiście niespodziankę również. Mam nadzieję, że się stawią. Tego samego dnia. Tak, też w niedzielę od 17 do 18.15. Będziemy mieli zajęcia z samoobrony dla kobiet. I te zajęcia poprowadzi nasza sensei. Pani Basia. Pani Basia, dokładnie. Pani Basia Hrabąszczewska. Te zajęcia się zakończą o godzinie 18.15. Postaramy się naszym kobietom, wszystkim tym, które będą chciały przyjść, pokazać obronę. Może nie będzie tego zbyt dużo, ale będziemy chcieli, żeby się nauczyły odpowiedniego zachowania w określonych sytuacjach. Bo tak jak zawsze ja powtarzam, człowiek może uczyć się całe życie sztuki walki, może znać tysiące technik, a w momencie zagrożenia może nie zrobić nic. Dlatego warto cały czas uczyć się zachowania w trakcie jakiegokolwiek zagrożenia, co należy robić, żeby uniknąć przede wszystkim tego zagrożenia i co należy, jak się należy zachować w momencie, kiedy to zagrożenie jest nieuniknione. No i właśnie takim macie zamiar to pokazać. Pokażemy, jak to robić. Być może się spodoba, może któraś z pań pozostanie później z nami na dłużej. Od września rozpoczynamy znowu treningi już regularne. Wtedy będzie okazja rozpocząć z nami przygodę z Aikido. Okej, czyli wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w rocznicy powstania Aikido we Wrocławku 40. Zapraszamy serdecznie 22-23 czerwca do szkoły podstawowej numer 12 przy ulicy Wiejskiej. Tak, wstęp jest wolny na wybrane treningi. Można spotkać sensei mistrza, tak dobrze mówię, mistrza z Japonii. Będzie można popatrzeć to, co on pokaże. Można sobie już zobaczyć, zapraszamy na nasze strony aikido.org.pl, jak żeśmy organizowali 5 lat temu 35-lecie, jak to wyglądało, kto tam był, jeżeli kogoś to zaciekawi. Także no, serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału, przede wszystkim w pokazach, bo warto te pokazy będzie zobaczyć. Rzadkość w Wrocławku, no w Wrocławku jest w ogóle pierwszy taki przypadek, gdzie będziemy gościć z Aikido Yoshinkan mistrza, który, dodam, jako jeden z nielicznych ma uprawnienia do szkolenia policji tokijskiej i który to robi. Więc tutaj naprawdę warto zobaczyć to, co on będzie w stanie nam pokazać. Tak? Czyli serdecznie zapraszamy. Tak jest. Gościem w portalu wlc.pl był Dariusz Siniarski, trener Aikido z Wrocławka. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję Państwu. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.